Take me arms, do just what you want. You're the one I trust. I belong to you, and I'll always be around when I need some loving, baby. And I'll never let you down, let you down, let you down. I'm your song, and you're playing all my melodies. Dobry, kochani, witajcie w... Patrz, jaki mały ten... Czwartek. Jest, on jest rozebrany, ten mały. Cię, piżamkę, panie. Ty ślepa jesteś. Jestem ślepa, byłam u okulisty i wszystko widzę. Tak. Tak, byłam u okulisty i nie mam ani najmniejszej wady wzroku, nawet nie mam minus ćwiartki, ani plus ćwiartki. Także tyle dobrego. No właśnie nie. No jak? Tak, to mi próbował. W Focus Parku. Te Focus Parku, to ona może... Do Focus Parku to ona sobie może, weź mnie zerknij. Ktoś ostatnio pisał, Jola, popraw ten pas, bo nie mogę. Właśnie muszę się cofnąć do tego filmiku i zobaczyć, o co chodziło z tym pasem. Pewnie ściskasz tego, zderzaka. No Dosław, ty masz zderzaki. Witajcie, kochani, w czwartek. Gdzie jest wyjazd? Nie wiem, gdzie jest wyjazd. My właśnie wracamy ze szpitala. Rano była pobudka, ciężko mi się było obudzić. W aucie przespałam pół drogi, prawie że całą. Mhm. Znaczy tak przespałam, tak nie przespałam do końca, tylko tak prze... Tylko tak wiecie, przemyślałam sobie z zamkniętymi oczami, co się dzieje. I teraz w nagrodę za to, że musiałam znosić tyle bólu i cierpienia, Radosław powiedział, że zabiera mnie do Iska. No zabieram, tylko ja nie wiem, gdzie ten Isk jest, a ty masz telefon w nawigacji. Ty dobrze wiesz, gdzie jest Isk. Nagrywam Radosława telefonem, no bo mój, wiecie, mój tworzy mgiełkę taką nieładną. Także dobra. Nie, na razie jedziemy do Tesco po kanapkę. Aha, musimy jechać po kanapkę. Pani doktor mnie skarciła, że jestem bez śniadania. Bo trzeba jeść śniadanie z rana. Zawsze jem. Jak się śpi do samego wyjazdu, tak jest. No jak do samego wyjazdu? Sam za 20 minut sobie dałam na przygotowanie. 20 minut na przygotowanie to jest bardzo dużo. Zobacz, jakie piękne kwiatki. Dla kobiety to jest naprawdę, to jest prawie... Zobacz, jakie piękne kwiatki tutaj są. Wy widzicie, nie widzicie? A tu je są. Wow, no mini tu je i bratki. Ale bratki jakie ładne. Nasze bratki pewnie też by dalej kwitły. Wiecie co, w ogóle nasze bratki... Widziałeś, ile jest nowych bratków? Widziałem. One padły i znowu kwitną, także może one, jeżeli nie będzie zimy, może będą całą zimę kwitły. Będą zimy, będzie zima, bo kaczki dzisiaj widziałem, odleciały. Słowie, że odlatywały, a nie przylatywały. Kaczki nie odlatują poza tym na zimę, tylko łabędzie odlatują. Gdzie łabędzie, bociany odlatują. Kaczki nie. Kaczki nie odlatują? Nie. A gęsi? Gęsi są w domu. Tak? Nie pamiętam. A dzikie gęsi? Gęsi może odlatują. Lata gęsiego, to jak się lata? Do innego parku odlatują. Nic nie wiesz. Co tutaj mam? Jak ty nic nie wiesz. Za farfocle. Nie wiem, co mam za farfocle. Dobra, do potem. A ten... A skończymy tapetować dzisiaj? Wczoraj sobie zrobiliśmy przerwę. Tak, oglądaliśmy trzy filmy. Dwa filmy. Dwa filmy? Jak ty wymyślasz? I nawet dobre filmy żeśmy wczoraj oglądali. Pierwszy to był Don't Breathe. Nie oddychaj. I powiem horror. Wam fajne, to był taki thriller horror, który naprawdę trzymał w napięciu. Cały film był. Ale agresywny był, także to no, też... ale było. Ale fajny, naprawdę fajny film. A drugi to żeśmy oglądali 22 lipca o Breiviku. Andrea Breivik. Fajnie wymawiali te nazwiska tam. Wow, straszny film. Znaczy tak... Nie za bardzo wiem, jak opowiedzieć ten film, bo ten film był też tak, wiecie, o tych wszystkich osobach niby, co zginęły, ale tak naprawdę byli tam, była tylko mowa o jednym, o dwóch survivor, o dwóch tych ocalałych. Sytuacja była przedstawiona ze strony Breivika i była sytuacja przedstawiona ze strony jednej z ofiar. A gdzie reszta ofiar, rodziny. Bo zginęło 77 osób. Tak, no tam, no nie, pojawił się motyw jednej tam z Izraela, czy skądś tam, nie? No to ta kurdyjka. Czekaj, gdzie jest tutaj? Nie wiem. Ale no nie, moim zdaniem troszeczkę za mało tam było o innych ludziach, no bo też to miało być po prostu dla, no wiecie, nie dla, ale o... I powinni bardziej pokazać, co te osoby czuły, a pokazali tylko tak naprawdę dwie, trzy osoby. No i prawnika pokazali. Tak, ale z jednej strony, co mnie zdziwiło w ogóle w tym filmie, ani razu nie pokazali muzułmanów. Ale skąd ty wiesz, że nie pokazali muzułmanów? Nie pokazali, ani razu nie było tam burki widać, jeżeli... Norwegia, to Norwegia była, tak? Tak, Norwegia.
tak? No tak. Jeżeli Norwegia ma naprawdę duży procent ludności z Pakistanu i z tych innych muzułmańskich krajów. I to właśnie była jego niby wojna, rozpoczęcie wojny z emigracją islamską, ale ani razu tego nie pokazali. Nie pokazali burki, nie pokazali nic. Ale Radek, nie wszyscy muszą... Nie, zaczniemy od tego, że... Nie, chodzi o to, że po prostu tak... nie pokazali tego kraju... No nie wiem, no nie wiem. Nie pokazali tego w ogóle. Nie, ale tak jak mówię, troszeczkę moim zdaniem pominęli tam bardzo dużo osób w tym filmie. Moim zdaniem. Jakoś tak, nie wiem, ale czy warty obejrzenia? Nie wiem. Powiem wam, że ja czytałam autobiografię, czytałam książkę o Breiviku i oglądając ten film, a przed tym czytając tą książkę, tak troszeczkę rozumiałam, skąd on się wywodzi i znam jego historię i nie wiem, jakoś tak inaczej, także też polecam. Książkę polecam, bo książka dosyć taka, daje wgląd do głowy idioty jak dla mnie. Kochani moi, patrzcie na mój meal deal. Tu mam ananasa, oczywiście rapa z fasolą i woda, a do tego teraz wam pokażę Radosława meal deal. No, cieszysz się ty. Dobra, pokazuj. Kanapa z bekonem i jajem, 3 kanapy. Maltesersy i Red Bull, którego już nie piję, i to ten duży. Co, sam Red Bull kosztuje 2 funty, a tylko dlatego, że kupiłem Maltesersy i kanapkę, zapłaciłem 3. Ale mogłeś wziąć wodę. Ale funta za kanapkę? To się opłaca. Radek, masakra. Dzień dobry, mój przyjacielu. Idę do ciebie zobaczyć, co tam masz w środku dla mnie, kotku. Kupiliśmy też materac taki do spania, wiecie, pompowany, co jest niby takie łóżko, że można na ziemi rozsielić, ale on jest taki z zamszem, no taki, wiecie, typowy do spania. Także dobra, jedziemy do domu, tak? Tak. Cieszysz się, że już jedziemy do domu? Nie, bo trzeba tapetować. Dużo nam nie zostało, szybko skończymy. Ja muszę tabletki wziąć, bo nie wyrabiam z nogami. Mam nadzieję, że skończymy w 2,5 godziny. Mamy teraz, zostawiliśmy sobie dwie najgorsze ściany, czyli same wycinanki. Dwie pary drzwi. 2,5 godziny dzisiaj, 2,5 godziny jutro i 2,5 godziny pojutrze i skończymy. Trzy pary drzwi i jedno okno sobie zostawiliśmy. Frajerze. Damy radę. Zobacz, szybko nas leci. Okej, muszę tutaj oddać Radosławowi telefon, bo musi włączyć nawigację, bo nie wie, jak do domu trafić. Nie wiesz. Spokojnie. Nie mamy czasu. Pani Hinch, ekspertka, że tak powiem, od sprzątania domu, oczywiście żartuję, bo to nie jest ekspertka, ona po prostu dzieli się swoimi trikami. Zaleca, żeby na spód czystego śmietnika położyć zalany zoflorą płatek kosmetyczny i na to dopiero worek. I powiem wam, że ten zapach już się tak roznosi. Zobaczymy, jak to długo będzie trwało. Na pewno dam wam znać, czy warto to robić, czy nie. A ja, jak widzicie, już dawno przebrana, bo wróciliśmy, porobiłam troszeczkę porządku w domu. W ogóle mi się wydało, że więcej dla was nagrałam, a widzę, że tylko kawałeczek tam nagrałam ze śmietnikiem. Także, no nie wiem, coś mi się znowu z kamerą działo. Tak jak mówiłam... Filmik? No tak myślę właśnie. Filmik, teraz jemy kolacyjkę. Spróbuję znaleźć Klera, ale... Jest dosyć późno. No, cały czas, wiecie co, cały czas mam chęć na tego Klera i bardzo żałuję, że nie poszliśmy tutaj do tego kina, ale coś nam wtedy wypadało, że nie mogliśmy iść, nie? Nie wiem, co to było. Coś było. Ostrość w telefonie, ostrość. Dajcie znać, czy oglądaliście Klera. Oglądaliście i czy warto. Mój brat, rozmawiałam z nim ostatnio, powiedział, że bardzo, bardzo warto, także no, ciekawe. No, ale też niektórzy mówili, że tego, co to był za film, Pitbull? No, że też warto. Też, że warto, a dla mnie to... Szmira taka była. Że... No szmira. No zobaczymy. Obejrzymy. Może jak się uda gdziekolwiek. Polećcie jakiś dobry film. Albo polećcie jakiś dobry film. Już was kiedyś to zapisałam i nawet kilka żeśmy z tego polecenia obejrzeli. A teraz bym prosiła o kolejne. Jeżeli możecie, to polećcie. Wiecie, zima idzie.
A w miarę nowe, bo stare wszystkie widziałem. Albo co na Netflixie polecacie, bo na Netflixie też nie oglądamy seriali. O, dajcie znać, jakie warto seriale obejrzeć, bo my nie oglądamy żadnych seriali na Netflixie, bo się boimy, że wpadniemy. Nawet jeżeli wpadniemy, to czasami jak oglądamy jeden film, to można obejrzeć dwa odcinki serialu, prawda? Wiesz, jakie ja bym bardzo chciał obejrzeć? Nie. Grę o Tron. Ale nie oglądam, bo wiem, że jak obejrzę pierwszy odcinek, to się wciągnę na 11 godzin oglądania. No to właśnie. Nie mam tyle czasu. No, wiesz, można by tutaj dyskutować. Wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że cały czas Radosław szuka mi telefonu. Cały czas szuka mi telefonu, no bo wiecie, zbija mi się ta szybka i ja mam opory, żeby znowu płacić za tą sprawę. I w ogóle taki, wiecie, nagrywam tylko jego telefonem. Niedługo będzie Black Friday, także zobaczymy, może wtedy coś. Ale ja mam kontrakt do maja, a mogę zrobić upgrade w marcu, tak? Czy coś tak, takiego. Ale nie zostaniemy z Vodafone. Nie? Nie, to nie. Oni są dziadami. No zobaczymy. Zobaczymy. Jednak się chyba zdecydowałam na S9. Samsung. No bo S9 Plus jest trochę większy. Nie, plus absolutnie nie chcę. Ale że chodziło mi o Samsung. No za małe rączki, sprawdzaliśmy ostatnio. Patrzcie, jakie mam rączki. Jaka różnica jest między naszymi łapami, widzicie? Kolosalna różnica. To dobrze, mężczyzna powinien mieć duże łapy. Tak, a ty masz jak złodziej łapy. Malutkie? Złodziej ma malutkie łapki? No ja nie wiem, nigdy nie spotkałem żadnego, ale podejrzewam, że musi mieć małe łapki, żeby się wszędzie wcisnąć. Łapki to nie łapki. Słaby z ciebie złodziej. No, słaby ze mnie złodziej. Dobra, ja jak widać jestem zmęczona, jest dosyć późno, także do następnego. Buziaki. Pa! Pa!